Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pomidorowy.pl i witam was w kolejnej sesji z Medieval. Słuchajcie, jak pamiętacie, poprzednim razem rozpoczęliśmy gierkę, poznaliśmy naszego antagonistę, zawalczyliśmy sobie z witrażową mumią, o ile dobrze to określiłem, z pieskami sobie zawalczyliśmy. I w zasadzie to chyba z bossów... A, i jeszcze dyniogłowy pajac. Oczywiście, że tak, nie mogę o nim zapomnieć. I dzisiaj rozpoczynamy nasze przygody z poziomem The Sleeping Village. Wchodzimy tutaj. No dobra. Jesteśmy sobie w poziomiku. O. Poor villagers. The master possesses them. It mustn't hurt them. Hurt guards, though. They seek out an object of great power. No, dzięki za powiedzonko. I teraz tak. Fabuła tego poziomu jest następująca. Jak widzicie, mamy 59 już procent zebranych dusz do kielicha. Na pewno jesteście ciekawi dlaczego. Otóż w tym poziomie mamy ludzi, co są opętani i nie możemy ich w żadnym wypadku atakować. Serio. Każdy atak będzie zmniejszał nam procent kieliszka, więc miejcie to na uwadze. Naprawdę, miejcie lepiej to na uwadze. Podejdziemy sobie na początku tutaj. Oczywiście zmienię sobie na młot, żeby tą dźwignię przestawić. I tutaj nam runaka wypadnie. Runka, nie runaka, tylko runka. Dobrze, myślę, że usłyszeliście. No i lecimy sobie z poziomikiem. Ogólnie przed nagraniem sprawdzałem sobie Wikipedię Medieval oraz sprawdzałem sobie stronę usen64.net i powiem wam szczerze, z ręką na sercu, że nie znalazłem żadnych ciekawostek, żadnych wyciętych rzeczy, ani nic. Po prostu nul, zero. Nic nie ma. Dobra, poeksplorujmy sobie ten poziom. Bardzo fajny, bardzo fajna, przyjemna lokacja moim zdaniem. Aczkolwiek nie lubiłem jej strasznie tylko na moim livestreamie z Medieval sprzed 2 lat. Nie wiem czemu, jakoś tak wtedy jej nie za bardzo lubiłem, bo ona mi bardzo długo szła. W sensie nie mogłem jakby jej szybko skończyć, ponieważ musiałem stać w miejscu i trochę pomyśleć nad tym, jak ten poziom ugryźć, z jakiej strony, nie? Niestety nasza fontanna zdrowia już padła, no ale myślę, że my możemy tutaj... Chociaż nie, czekajcie. Nie możemy tutaj nic zrobić. Lel? Myślałem, że mogę ten tutaj... Nie, to będę musiał wtedy chyba z tego krzyżyk taki zrobić i potem go ten zawiesić. Tak, o to chodziło w tym poziomiku. Mam nadzieję, że w miarę głośno mówię, chociaż jestem troszeczkę ciszej, dlatego że jakby nagrywam to o 10 rano i dzisiaj akurat nie jestem sam w domu. Jakby to powiedzieć, ludzie troszeczkę odsypiają sobie. A, czemu nie? Odpoczynek zawsze spoko jest, nie? Ja jestem z kolei wyspany, ale wstałem niedawno, więc jeżeli mam jeszcze taki troszeczkę zamulający głos, to bardzo za to przepraszam. No ale nie mogłem się doczekać, żeby zabrać się za Medieval. Dobra, wbijmy sobie tu... No nie, tutaj już byłem. Sorry, mój błąd. Zobaczmy sobie, gdzie jeszcze możemy wbić, do jakiego domku. Chyba tutaj. Nie, tutaj nie. Kurde. Tutaj nas nie było. O, dokładnie tak. Ale problem mamy tutaj taki, że potrzebujemy niebieską runę, a my tej runy nie mamy. Jest to runa księżycowa. Lub księżycu. Księżycowa runa. Yeah! Ale beczkę jedną sobie tutaj przesunę. Żeby po prostu ona już tutaj stała i podtrzymywała tą klapę, ponieważ... No, wtedy bym musiał stać i...
jakby wiecie, gdybym zniszczył wszystkie beczki, to bym musiał wtedy stać w miejscu, ponieważ no nie mógłbym jakby przejść dalej. No bo wiecie, kto by wtedy otworzył mi tom, no. No to przejście, to takie, tą klapkę, no. Kurde, ale mi się język plącze. Ostatnia sesja w ogóle wyszła fajnie, w sensie pierwsza sesja. A dzisiaj się coś mi język plącze, no ale... Tak to już jest niestety w tym bożym świecie. O, jeszcze śmieciarka, kurde, przyjechała, bo usłyszałem sobie teraz. Jeżeli wy też słyszeliście u mnie, to bardzo za to przepraszam, no ale... Nic na to nie poradzę. A uwierzcie mi, bardzo bym chciał. Uwierzcie mi, bardzo bym chciał na to coś poradzić. Dobrze, zatem pójdźmy w tę stronę. Mamy jakiś klucz, żeby tutaj przejść? No nie, więc trochę dupa. Chyba zły poziom wybrałem, żeby tak teraz zacząć grać. Tak sobie teraz zdałem z tego sprawę. No ale dobra, trudno się mówi. Trzeba od czegoś zaczynać. Po prostu nie pamiętam za bardzo tego poziomu pod tym względem, ale myślę, że jakoś co nieco się ogarnie. Dobra. Musimy wstawić to na 100% tutaj. Właśnie. I teraz musimy znaleźć krzyżyk. No to będzie dosyć ciężkie. Ale nie jest to niewykonalne. Więc tutaj mamy to włożone i teraz szukamy krzyżyku. Krzyżyczka. Gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż? Jakby co, ja się teraz celowo nie odzywam, żebyście mogli sobie muzyczki posłuchać. Mam nadzieję, że wam się ścieżka dźwiękowa tutaj podoba, bo mi osobiście bardzo się podoba. O! Mamy niebieską runę, super. Trzeba było trochę poeksplorować, ale widzicie, dla chcącego nic trudnego. Oczywiście, że tak. Dobra, teraz wracamy tam, do tamtej chatki, żeby dostać się do tamtej babki. I zapewne tam będzie ten złoty krzyż, który trzeba ogarnąć. Elo, babciu. Wbijamy na pełnej w dół. Maczuga. Może mi się przyda. Choć w to wątpię. Tam jest u góry runa chyba zielona. Albo mi się wydaje. Nie, teraz trzeba będzie runę znaleźć. Kurde. Niby coś odblokowałem, ale jednak nie. Gra mnie strollowała. No trudno się mówi, no takie jest życie. Czasem dobry troll jest po prostu dobry, a czasem jest zły. Nie wiem, co ja w tym momencie powiedziałem, ale... Powiedzmy, że wiem. Tutaj mogę jego krzesełko w ogóle przesuwać, co jest bekowe trochę, ale... Okej. O, tutaj jest ta runa. Widzicie? Patrzcie, i oni mi HP zjechali, nie? To jest po prostu... Wow. Niesamowite trochę. Coś odblokowaliśmy. Jeszcze nie wiem co, ale... Ale się nam udało. W każdym razie. A, dobra. Mamy to. Mamy złotą statuetkę Landlandu. Tak on się nazywał? Landland? Czy jakoś tak? Złotą statuę Landlandu. W ogóle, wiecie co? Poniszczymy sobie teraz te beczki, bo one i tak już nam nie będą do niczego potrzebne. Możemy sobie oczywiście zniszczyć. Przynajmniej kaska będzie z tego. Tej maczugi mi jakoś szczególnie teraz nie jest szkoda, bo ja mam młot, nie? No to młot to już jest po prostu potężna broń w tym wypadku.
Hurry, comrades, tear this place apart. If we don't find the shadow artifact, Lord Zarak will have us mucking out the demons for the next millennium. Okej. Widzę, że konfrontacja będzie na bardzo wyrównanym poziomie, więc będę mógł sobie teraz ich tak o, że tak powiem, pocisnąć. 69. Mam nadzieję, że to nam będzie starczyć. Nie powiem, że nie bardzo chcę. Bardzo chcę mieć 100%. Czasami nam się procenty nie wiedzieć czemu odejmują. Nie wiem, czy to jest jakiś glitch fix, czy co, ale jest to dosyć zastanawiające. O, kolejny tutaj widzę, że biegnie sobie. Zaraz cię pocisnę. 86. Dobrze. Chce ktoś kolejny baty dostać? Chodźcie, chodźcie. Wpierdziel każdy dostanie. Was to też nie ominie, moi drodzy. Was to też nie ominie. W sensie nie mówię do was, w sensie do widzów tutaj oglądających, że wpierdziel dostaniecie czy coś. Nie, nie, nie. Po prostu oni tutaj dostaną, ci co tutaj sobie tak biegają. No ale niestety mój złoty mieczek dobiegł końca. Chlip, chlip, chlip. Dobra. Tutaj nic nie mamy już, więc pójdźmy do tej kuźni, gdzie tam zostawiliśmy tego. Bo musimy ogarnąć jedną rzecz. Jedną rzecz. Więc jeżeli nie znajdę teraz kuźni, to widzimy się za chwilę. A, no chyba tutaj ona jest. O ile dobrze pamiętam. Oczywiście, że tak. Widzicie? Jednak nie musimy się spotykać z powrotem. Po prostu można na spokojnie to ogarnąć. I teraz patrzcie, co trzeba zrobić. Trzeba potem tak długo skakać, aż ta statuacka zmieni się w złoty krzyż. A nie, nie zmieniła się, po prostu wyskoczył złoty krzyż. I proszę bardzo, mamy krzyżyk sobie złoty. Złoty krzyżunio. Się złoty krzyż. Się złoty krzyż. No nie, za dużo słowa się w jednym zdaniu. Ale to jest akurat efekt zamierzony i celowy, dlatego że wiecie, nasz szanowny prezydent Białego Stoku Krzysztof Koronowicz tak mówił, że tak dużo się mówi w jednym zdaniu. No ale dobra. Podchodzimy teraz tutaj i zobaczcie, co teraz trzeba zrobić. Widzicie? I teraz mamy klucz, który właśnie nam otworzył tą bramę. Tę bramę. I teraz szukamy znowu tych Mongołów, żeby skopać im dupę i wtedy zabrać kielich. Bo tak, kielich w tym poziomie również jest. Myślę, że to nie jest dla was zdziwienie, dlatego że praktycznie każdy poziom posiada kielich. Co daje nam okrągłą sumkę 20 kielichów do zebrania w calutkiej grze, więc mamy co do roboty. Ale sądzę po tym, że jak dzisiaj zdobędziemy trochę tych kielichów, bo myślę, że tak do 13 spokojnie dojdziemy, to myślę, że na tym po prostu się dzisiaj zakończy sesję, albo na tych 14 i następna sesja będzie już ostatnią sesją z Medieval. Trzeba teraz jakby spiąć dupsko, bo chcę tą całą drogę zrobić do Medieval. I prawdopodobnie Resurrection zrobimy sobie jako live. Bo szczerze, jest 14 października w momencie, kiedy to nagrywam. A nie powiem, że nie, ale coraz bliżej zbliżamy się do końca. A tego, uwierzcie mi, bardzo nie... A, bo dobra, z młota ich pocisnę. Chciałbym się po prostu z tym wszystkim wyrobić, okej? Okay? Dobra, 95% mamy. Pewnie któryś jeszcze z ziomków będzie w środku. Więc teraz musimy sobie zrobić sekcję platformową i... O Jezu, nie udało się, nie udało się. Skok, skok. I teraz kominem jak Święty Mikołaj w dół. O nie, nie ma żadnego tutaj ziomeczka. Oszukano mnie, oszukano mnie. A drzwi się teraz otworzyły, lel. O, i tam są jeszcze, więc spokojnie mamy 100%. Tylko teraz trzeba będzie kielich znaleźć, ale nie, w sumie kielich nie jest nigdzie w żadnym miejscu schowany, takim tajnym mega.
No dobra, to sobie wychodzimy tędy. I teraz... sru do przodu, sru. Do bramy, gdzie tutaj są ci ziomkowie i... i będzie konfrontacja. I 100%! Woo! Tu się nam brama otwiera, która zabiera nas do exitu, ale my teraz cofamy się po kieliszek. A kieliszek, moi drodzy... kieliszek, moi drodzy... jest... ała! No, na pewno nie tutaj. No, ale to trochę było głupie, bo straciłem przy tym fiolkę. Ale myślę, że nie tylko ja jestem tego zdania, że to było głupie bardzo. Więc kieliszek, moi drodzy, jest na pewno nie tutaj. Więc do kielicha, moi drodzy, żeby dostać się, bo jak widzieliście, on był po prawej stronie, a ciężko jest się tam dostać. Przynajmniej tak na oko, jak można spojrzeć, więc po prostu trzeba zrobić coś takiego. I stąd dostać się tam. Ale w sumie nie. Ja sobie teraz utrudniłem, bo tutaj była przecież dziurwa. W sensie dziura. Więc dobra, mamy kielich, więc możemy teraz udać się do exitu i już skończyć poziom. No i dobra, jesteśmy sobie tutaj przy exicie. Nie przy exicie, tylko przy exicie. Hala Heroesów, a raczej hala bohaterów i lecimy z koksem. Ten ziomuś chyba nie będzie miał nic do powiedzenia. No, jak widzicie, nie miał. Dobra, więc teraz szukamy sobie ziomeczka, który nam coś powie, lub ziomusi. Ta tutaj ma nam coś do powiedzenia. Tutaj zero. 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 No wygląda na to, że tylko ona coś od nas chce, więc musimy do niej podejść. Ciekawe, kiedy te drzwi się odblokują. Dobra, mów co tam wiesz. Dan, Dan, Dan. Tell me, what's a warrior queen gotta do to meet someone like you? Don't be shy, baby. I've seen you giving me the eye. You may be weak and feeble like all men, but I like you, Daniel. Oh, I love a man who doesn't talk back. I think if you return, I may take you for my husband. Now listen up, sugar. Your bow and arrows are fine for itty-bitty jobs, but if you want to pack some serious heat, you should take this spear. Think of me when you throw it. No, kurde, moi drodzy, patrzcie, co my mamy tutaj. Czyli to jest jednak dobry wybór dokonałem, że wiecie, że nie wziąłem tego od razu. Ogólnie muszę sprawdzić jedną rzecz. Ja wiem, że to jest straszny taki... straszna głupota z mojej strony, ale dopiero teraz to sprawdzam. Dobra, wszystko się fajnie nagrywa. Mamy już 19 minut na liczniku, więc będę musiał co nieco tutaj sobie wyedytować. Wiecie, z tych takich faili, gdzie szukałem tej drogi do tego kielicha, bo jednak te dwie minuty czy tam minutę musiałem to znaleźć. Tą dziurę w sensie. No i co? Widzimy się na mapie. Mamy piękne 8 kieliszków. Super. Jestem zadowolony z tego powodu. Według save'a gramy już godzinę i 25 minut, więc półtorej godziny. Wow. I teraz co? Ze Sleeping Village możemy pójść do The Asylum Grounds i myślę, że tutaj pójdziemy. Jest to dosyć trudnawy poziom. Przyznam szczerze, że lubię dosyć ten poziom, ale jest on na swój sposób trudny i specyficzny, ale jak najbardziej da się go przeżyć. Może dlatego, że tutaj jest dużo takie jakby myślenia, takie wiecie, zagadki.
i tak dalej, więc jak będę się z czymś męczył, to wtedy najwyżej zrobię edyt i tyle. A teraz posłuchajcie sobie tego soundtracku, a ja się na chwilę wyciszę. Sir Fortescue. My name is Jack of the Green. I am the master of riddles, and this maze is my domain. You are free to leave, but only once you've answered four riddles. Puzzles so fiendishly difficult, so perplexingly complex, that no man has ever solved them. Ha ha ha. Now, try my first riddle. At night they come without being fetched. By day they are lost without being stolen. No, jak widzicie lub nie, ten poziom będzie właśnie się skupiał na takich zagadkach przez tego oto ziomka, który... No... Chcąc nie chcąc, kiedyś mnie dosyć denerwował, ale teraz to w sobie mam do niego wywalone jajca, tak potocznie mówiąc. Wow! Ale tutaj był drop FPS-ów, jak on uderzył w dzwon. Przez chwilę. Dobra, damy radę sobie. Nie jesteśmy miękkie faje przecież. No, ale musimy jeszcze cztery takie gwiazdki ogarnąć sobie. Ale soundtrack tutaj jest fajny, bardzo mi się podoba. Dobra, nie ma tych już ziomków, ale trochę mi hapsa zleciało, nie powiem, że nie. Więc mam nadzieję, że jakaś tutaj fontanna zdrowia będzie na nas czekać. Jezu, to są... widzicie, to jest sylwetka tego, Zaroka. Tylko z krzaków zrobiona. Ja pierniczę. Genialne. Podoba mi się. I kolejny, kurde. Koleś. Chyba ktoś tutaj zgubił zęby swoje. Jeszcze tylko dwie gwiazdki. Ja wiem, gdzie są te gwiazdki. Te gwiazdki są na początku. Tu będzie jedna. O, dokładnie tak. I jeszcze jedna, która była również tutaj. Well, Sir Knight, but my star riddle was but a trifle. I always like to begin with an easy one. Return hither, you will not find my next conundrum so simple. No spoko, ziomek. Tylko teraz trzeba dostać się jakoś do przodu przez ten labirynt. O Boże. To jest właśnie między innymi powód, dlaczego ten poziom jest dla mnie taki średniawy, bo tutaj tak naprawdę trzeba bardzo kombinować, jeżeli chodzi o ten labirynt. Ja tego bardzo nie lubię, ale no niestety, trzeba to jakoś przeżyć, trzeba to przełknąć. I raczej by było, gdybym ja ten poziom w miarę tam kojarzył lub znał, ale ja ten poziom na ślepo gram, więc... ten tego. Ale podejdźmy, może coś jeszcze nam ciekawego powie ten ziomuś. I live for laughter. I live for the crowd. Without it, I am nothing. No to powiedział dużo. Naprawdę powiedział bardzo dużo. I teraz trzeba znaleźć przejście. Lub po prostu nie znaleźć przejścia, ale spróbować jakoś się przedostać. To będzie dosyć trudne zadanie.
Przyznam, że za dzieciaka z tym poziomem miałem ogromny problem, bo nie lubiłem strasznie tutaj właśnie tego całego szukania, bo zajmowało to dużo czasu i to bardzo dużo. Chyba, że jedna z tych dziur będzie nas prowadziła na sam dół. To też nie jest głupie. Ale jednak nie, wszystkie te dziury są splądrowane, jakkolwiek to brzmi. O! Widzicie, trzeba było w dzwon uderzyć. Dobra. Czyli dzwon nam otworzył teraz tą sekwencję. Dobrze. Jezu, myli mi się teraz start z selectem na tym padzie od PS4. O nie, to jest to. O Boże. Pamiętam to. Dobra. To polega w ogóle na tym, że musimy tego to ziomka chyba przebudzić czy coś takiego, więc musimy tutaj zrobić coś takiego, że... O właśnie. Tylko widzicie, ja się zablokowałem. To jest najgorsze, co może być. Ta zagadka, jej tak nie cierpię. Musimy sobie w ogóle wszystko tak ustawić, żeby... No. O właśnie. I teraz tak. Myk, 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 myk. Myk. Jest, udało się. Yes, it was a clown. Very clever, I'm sure. Return in haste, Sir Knight, for I wish to see the despair on your face when you hear my next cryptic puzzler. Okej, to możemy iść w inną stronę teraz, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak jest, tutaj mamy znowu ziomków. Chociaż nie, w sumie oni ten... Ja tutaj byłem, ale oni się nagle pojawili, czyli oznacza to, że... No, będzie kielich stuprocentowy, na 100%. Tutaj byłem, więc tutaj mogę sobie już stąd iść. Chyba teraz wypadałoby w dzwon uderzyć, żeby on nam odblokował tą bramę. Nie jestem pewien, ale spróbujmy. Nie no, kurde, co jest? Face like a tree, skin like the sea, a great beast I be, yet vermin frighten me. No za wiele to ten ziomuś nam nie powiedział, niestety. Niestety. Ale w sumie, podchodząc do niego, odblokował nam tą sekwencję, więc jesteśmy na wygranej pozycji. O to chyba właśnie chodziło, żeby podchodzić do niego. Głupie macki, dawaj, 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 macki z hentai, proszę mi stąd wyjść. I teraz musimy dostać się do czerwonej runki, żeby sobie odblokować tam sekwencję. To nie jest takie trudne, jakby się wydawało. Po prostu trzeba tutaj logicznie podejść do takich poziomów. Tu mamy już sekcję od... O, kurde, tu będzie ta sekcja. Jezus Maria, pamiętam to. To nawet jest ciekawa sekcja, ale trzeba do niej podejść w sposób, że tak powiem... Nie na pałę, o. Tak łagodnie powiem, żeby nie na pałę tam przechodzić. Uwaga, o, tu mamy słonika. Yeah! I kielich, swoją drogą. Dobra, 88% to jest całkiem dużo, biorąc pod uwagę, że tam jeszcze będzie na nas czekał. No, tam jeszcze będzie na nas, będą na nas czekali wrogowie, więc ja się nie obawiam niczego. O, chodź, myszko, chodź. To jest ta sekwencja, gdzie trzeba po prostu tą myszkę prowadzić. I trzeba ją tak prowadzić, żeby te szczury jej nie dorwały, więc musimy wybrać taką drogę, by żaden szczur nie dotknął tej myszki. Malutkiej, fajniutkiej. Patrzcie, jaka fajna myszka.
Myszka Miki. Chodź tędy, chodź, 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 chodź i teraz do słonia. Did you spot my bluff? I pretended that riddle was hard, but in truth it was obviously an elephant. This time, however, I almost pity you. The answer to my next vexing enigma has eluded the finest minds of a whole generation. Wow. To niezłe dymy, powiem wam szczerze, to bardzo niezłe dymy. Wypierdzielać oboje. To nawet więcej niż oboje, ponieważ tam była trójka na mnie się chciała rzucić, więc mogę zaryzykować stwierdzeniem 3 na 1 to banda łysego. I tak wiem, że jest 2 maksymalnie, no ale w tym wypadku 3 myślę, że to też jest adekwatne bardzo do sytuacji. Mamy naszą bramkę, która nam się odblokowała. Możemy sobie tutaj podładować życie, co też uczynię. Ogólnie z tego co wiem i z tego co orientuję się, to w Medieval 1 fontanny zdrowia się mogą regenerować. W sensie, nawet jak one zostaną zużyte, to one mogą się jakby na nowo pojawić. Z tego co wiem, Medieval 2 tego się pozbył. Więc jeżeli powiedziałem, że w Medieval 1 coś takiego ma miejsce, to serdecznie za to przepraszam. Miałem prawo się, że tak powiem, pomylić, chyba. Lub nie miałem takiego prawa, a się pomyliłem. Dobra, kielich posiadamy już, co jest fajne, ale jeszcze to nie jest koniec tego, co chciałem wam pokazać. Bo jest jeszcze jedna rzecz, co trzeba zrobić. Aczkolwiek... Chyba musimy znowu z tym ziomkiem pogadać, tak mi się przynajmniej wydaje. Spróbujmy, czemu nie? Najwyżej dostaniemy opierdziel srogi. I tolerate the moon and stars, I can't abide the sun. Banish me with torture and you'll see me turn and run. No, zobaczymy co tym razem nam odblokowało, ile coś nam odblokował. Wydaje mi się, że zniszczenie tej macki coś dam na... Kurde, bo... Ja pamiętam, że można było tutaj w tą kratę jakoś wejść. Ajajaj, jak to zrobić teraz? Powiem, że się dało, że któraś z tych krat się otwierała. Tam się otworzyła. Bo tam jeszcze jest coś, co musimy zdobyć generalnie. Tak przynajmniej mi się wydaje i zwykle to robię, przechodząc tę grę. Czyli dostaję się do tej kraty, nigdy jej nie omijałem, więc... No...